Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witajcie. Witamy Was w tą brzydką pogodę, w tą wyjątkową sobotę. Czekaliśmy na nią cały rok, bo dzisiaj właśnie są targi kamperowe i jedziemy do Poznania. Jedziemy podpatrzeć coś, może coś przerobić w naszym vanie, może coś kupić, kto wie. Tak, musimy tak szczerze kupić krzesełka albo leżaczki, albo krzesełko leżak. Szukamy, przeglądamy już w różnych sklepach, jeszcze nie kupiliśmy, to chcemy dokupić. Jedziemy oczywiście spotkać się z naszymi kochanymi vanlifersami, którzy tak jak my podróżują po świecie campervanem. No i co? Lecimy! Do zobaczenia na miejscu. Weszliśmy już na teren targów. Są niesamowite tłumy. I my zaczynamy zwiedzanie od leżaków, przymierzania. Już mogłabym tu zostać. Pogoda jest okropna, zmokliśmy niesamowicie, ale tutaj jest pięknie, jest ciepło. Musimy się wysuszyć, bo jeszcze jesteśmy troszeczkę przemoczeni. No, ale szukamy leżaczków. Już na wejściu, na samym początku, pełno leżaków, mnóstwo ludzi. Przymierzamy i szukamy. Właśnie to jest właśnie coś takiego, czego szukamy. Marek trzyma w rękach teraz część, którą można dostawić z przodu pod nogi. Pokaż tu, no, to jest ta część tutaj dostawiana. O, takie coś właśnie nam chodzi. I można z krzesełka zrobić leżak. O, tak, tu widać. Fajnie, że mamy i krzesła, i chcemy, to mamy leżak. 85 zł. A gdzie to widzisz wagę? Aha, 4,3 kg tutaj widzę. 185 zł. Czyli to jest jeszcze dodatkowo płatne. Tak. Okay. Tu wychodzi 600 z grosza, nie? Na dwóch. Cena kontraktu. Idziemy teraz do kąta, dosłownie. Tutaj jest troszeczkę mniej ludzi. Oglądamy szklaneczki, już Wam je pokazuję. Ale zobaczcie, dwie takie szklanki. Piękne są, ale 219 zł. Te czarne też super. Mega lekkie. 120 zł. I praktycznie wszystkie szklanki, które tutaj chwycimy, mają taką już cenę konkretną. Jak to Państwo mi przed chwilą powiedzieli, jak Cię stać na kampera, to musicie być stać na kamperowe dodatki. A Marek ogląda czajniki. Markowe czajniki, pewnie cenę też mają markową. Tak, 134 zł. Ile? 134. Czajnik 134 zł. Ale leciutki jest jak. No dobrze, wszystkie czajniki są leciutkie. No chyba, że je długo używasz, nie odkamieniasz, to są ciężkie, nie? Tutaj jeszcze jak stoimy już w tym kącie, to Wam pokażę czajniki składane. Tak wygląda przed złożeniem, tak wygląda złożony. Taki bajer. Mniej miejsca zajmuje. Lekki. Mogę ciach i w szufladę. Mhm. Jest lekki, tamten jest lepszy. Idziemy? Zobaczcie, jakie świetne rozwiązanie, jak się chce podróżować z dziećmi czy z dzieckiem. Mniej więcej w tej samej wysokości jest łóżko, jak my mamy. A tam na górze kolejne. Tyle, że okno wentylacyjne jest tylko jakby, można powiedzieć, w jednej sypialni, nie? I wydaje mi się, że nogi bym trzymał tutaj, z tej strony. Tu bym głową uderzał co chwilę. Aha, bo masz szafki z jednej strony, z jednej strony. Głowa. No tak, no tutaj są faktycznie lampki, czyli tutaj masz głowę, a tam nogi. Nie no, tam jest troszeczkę mało miejsca moim zdaniem, ale dla dzieci spoko. No, i to musimy sobie założyć. Tak, lampki. Tego nam jeszcze brakuje. Nie zdążyliśmy. Prąd jest dociągnięty, ale nie zamontowaliśmy żadnych lampek. Pokażę Wam takie fajne rozwiązanie, jak ktoś jeździ jakimś tam crossem, skuterkiem, motorkiem, czymś niskim. Zresztą tutaj jest najazd. Tutaj są pasy, na których można podciągnąć łóżko do góry, żeby tu zrobić większą przestrzeń, żeby tutaj ustawić motocykl. Tak, dwa motocykle tutaj wiem. Takie crossy to... Nie dwa. Twierdzę, że to jest rozwiązanie dla wszystkich, tylko to jest rozwiązanie rewelacyjne dla tych, którzy jeżdżą właśnie jednośladem. Wszędzie można dojechać na jakieś zawody, czy w jakieś takie miejsca, gdzie można poskakać po górkach, po jakichś takich pustynnych piaskach, a później iść się przespać. Na taką wysokość, na jaką będzie opuszczone łóżko. Proszę Wam teraz niesamowite rozwiązanie, inne niż wszystkie. Zacznę od ceny. Zobaczcie, tu już na wejściu są dwie szafeczki, co jest takim innym rozwiązaniem. Ta strona jest w ogóle taka płaska. Na początku myśleliśmy, że nie ma tutaj łazienki, toalety. I w ogóle to jest całkiem inne rozwiązanie.
Zobaczcie, tutaj część sypialniana, lodówka, tak? Lodówka z tej strony, od tak. Dwóch stron. Tak, z dwóch stron. Fajne rozwiązanie. Tu, o, ja wyciąłem. No dobra, powiedzmy, że z jednej. Jezu. Nie, no wygłupiam się. Tutaj jest łazieneczka. Właśnie rozwiązanie jest z tyłu, zupełnie inne. Powiem wam szczerze, jak podeszliśmy tutaj, to mówimy, ale tutaj nie ma łazienki. I każdy po nas podchodzi i mówi to samo, ale to jest bez łazienki, ale tutaj nie ma łazienki, a łazienka jest. Rozwiązanie jest niesamowite. Nawet szafa jest. Na górze taki fajny zamcz. Na suficie. Ojej, na sukienki, ale to... No nie wiem, no nie, da radę. Wieszaków, 6. Tak. No dałoby radę zrobić. Taka problemu. Miniaturowa. Fajne jest to, co mi się bardzo podoba, że jak jest tutaj, tak jak w tym przypadku, kuchenka gazowa, czyli tak jak u mnie, to tutaj w tym miejscu jest wolna przestrzeń, czyli tak naprawdę tu sobie gotujesz, a tutaj widzisz jakieś tam morze, góry, lasy, czy gdzie tam akurat się w danym momencie stoi. Bo czasami jest tak, że tu w tym miejscu jest szafa i nie widać nic. Dla mnie to jest nieciekawe rozwiązanie. A ja szukam rozwiązania, jak zrobić drzwi i właśnie większość osób mają te takie kurcze, jak to się nazywa? Zasłony? Zasłonki, no. A tutaj właśnie jest taka plexi. O. Bo chcemy coś takiego, żeby nie kapało nam na drzwi. Tak. Bo nawet jak minimalna jest ilość tych kropli, które spadają na drzwi, to sprawia, że to później spływa i gdzieś nam zacieka na podłogę. Jak otworzymy drzwi w ogóle po kąpieli, byśmy tak. Musieli najpierw ściągnąć i dopiero wychodzić z łazienki. My w tej chwili mamy zasłonę, nie do końca nam się ta zasłona sprawdza. Chcielibyśmy, to się klei. No, to też przykleja się do ciała. Chcielibyśmy to zastąpić czymś innym, chcielibyśmy to zmienić. Szafki troszeczkę płytkie są, nie? Bardzo specyficzny kształt mają. Fajnie. Nie wiem, czy jakbym nie miała takiej szafy, czy bym nie chciała tutaj dołożyć jeszcze jednej półeczki z takim zabezpieczeniem, żeby nic nie spadało. Ale naprawdę powiem wam, że tutaj jest dużo przestrzeni. Jest fajne to rozwiązanie. Tutaj nie ma żadnej ścianki na górze, jest tylko ta struktura kotwiczna tutaj zamocowana i tutaj jest przestrzeń. I wydaje się, jakby to było bardzo dużo miejsca, nie? Bardzo fajne rozwiązanie. Inne niż wszystkie. Ciekawe. I tutaj jest bardzo szafa. Bardzo oryginalne. Też. A, to jest takie zabudowane. Tak, ale nad głową. Bo my mamy tutaj też mamy miejsce, puste, w które możemy wkładać, ale tutaj mamy otwartą przestrzeń, nie jest to zamykane. Aczkolwiek i tak naszym zdaniem jest lepiej, jak tutaj są szafy, albo jest tak jak u nas, że można coś włożyć, niż jak tam nie ma nic, jest większa przestrzeń. No ale tak naprawdę straci się to miejsce, w którym można coś powkładać, coś poukładać. Chciałam ci pokazać jeszcze bagażnik w tym samochodzie. Nawet ci drzwi zostawiłam otwarte. O! O no! Też byłam zaskoczona, jak tu przeszłam. Nie ma widoku. Ściana. Także jak leży się tutaj w sypialni, to nie ma możliwości otwarcia sobie drzwi z tyłu i patrzenia na widok, tak jak my to czasami robimy, że gdzieś zaparkujemy, zatrzymamy się, otworzymy sobie tylnie drzwi, leżymy i oglądamy jakieś widoki, najczęściej na plażę. No, szkoda. Także już to rozwiązanie nie do końca mi odpowiada. Idziemy dalej? Idziemy. Miłośnikom przyczepy pokażę też, zobaczcie, jaki to jest piękny klimacik zrobiony. Z plaża, jesteśmy na plaży. Rosną tutaj trawy i drzewka. Ale niesamowicie jest niej. A z plaży wchodzimy do wana. Boże, jaka przestrzeń, niesamowita. Nie ma garażu, nie zabieramy rowerów. Nie, szłoby. Szłoby to przerobić. No ale po co przerabiać? Jak kupujesz gotowe, to już nie przerabiasz. Tak, ale... Taka lampa. Można by było coś zrobić. Ale przestrzeń jest niesamowita, bardzo dużo miejsca. Tutaj to by można robić imprezy. To jest pewnie składane. Jest potężny salon. Kuchnia też fajna. Zobacz, aha, to łazienka. Gdzie jest gazówka? To nie jest łazienka. Ojej, tu nie ma łazienki? Spiżarnia. Pewnie można sobie taki turystyczny. To kuchenka gazowa? Tak mieliśmy w poprzednim ale wanie, to nie? To jest taka ilość wody czystej i brudnej. Tak. Po 10 litrów. No takim... Z takim rozwiązaniem to można jechać ewentualnie do lasu na grzyby. Nie ma kuchenki gazowej i nie ma toalety, odpada. To są dwie bardzo istotne rzeczy. Bez toalety to w ogóle nie ma opcji.
Właśnie, a tutaj stoją, można powiedzieć, autobusy. Zawsze jak już będziecie na polskiej emeryturze, można sobie kupić taki autobus. Podejdę do chociaż jednego, żeby zobaczyć, ile kosztuje. Tutaj to już można podróżować rodzinnie i składać się na niego rodzinnie, żeby takiego kupić, co? No, cały czas chodzimy po pierwszej hali. Od samochodu do samochodu, od kampera do kampera. Od przyczepy do przyczepy. Musimy się stąd wyrwać, już iść gdzieś dalej. Ale jeszcze chciałabym wejść na górę, Marek, pokazać to ujęcie z góry, jak to fajnie wygląda. Pojedziemy najpierw na sklep, jeszcze jeden. Dobrze, to idziemy. Marek pewnie będzie chciał leżaki oglądać. Nie będziemy wam pokazywać leżaków, bo Marek mówi, że no nie znalazł tutaj nic dla siebie. W pierwszym stoisku znalazłem najlepsze. Takiego, co by mu odpowiadało. Idziemy dalej. Temu nie odpowiadają, są jakieś takie za wąskie, typowo kamperowe. Ale fajne, lekkie. Pod tym względem są super. Jak wygląda ujęcie z góry na tej pierwszej hali, na której jesteśmy? Zobaczcie, jaki mega czas z tymi siedzeniami. Jakieś świetne rozwiązanie struktury kotwicznej. Widzieliście ten bajer? Rozsuwa się, rewelacja. Że nie jesteś sklejony z pasażerem drugim. No, zwłaszcza jakieś 40 stopni. Jest gdzieś tak, ta dźwignia do przodu, możemy sobie pokryć. Poszukaj tą dźwignię, taka sama jak ta, tylko od przodu. O, teraz oparcie idzie na... Teraz tu, tak jest, jakoś tak. Podróży wygodnie dla pasażerów, nie? Rewelacja. No, bajer super. A co z tą łazienką? To jest takie rozwiązanie bez... Suniesz się, bo ja mam plecak, nie chcę się przekrapać. No wiem. Jakby nie było łazienki, to nawet byś nie wszedł, wiem. Lodóweczka. Mikrofalówka! One wszystkie będą na dwie, nie? One wszystkie będą na dwie osoby. Telewizorek, co? Tak, widać jest, na końcu piąte. Piąte siedzenie jest wpinane. Co ty mówisz? Ale faktycznie, tu nie zwróciłam ani nawet uwagi. Czyli w momencie, kiedy go nie potrzebujesz jako kamper, tylko jako samochód, żeby się przemieszczać, może jechać nim 5 osób. Tak, możesz jechać w 5, a możesz jechać w 4. Świetnie. Mikrofalówka widziałeś? Tak, widziałem. Świetnie. I mała lodóweczka. Wystarczająca. 40 chyba litrów albo 50, coś takiego. Tu jest telewizor. Pana do Tomka. Offroadowe maszyny. Wchodzimy teraz na najważniejszą halę. Na halę z van lifersami. Idziemy szukać znajomych takich. Odwiedziliśmy teraz właśnie zbusowanych. Oni kiedyś bardzo nam pomogli. Słuchajcie, wyposażenie na tego naszego vana. Struktura... Mówię! Struktura kotwiczna, ITS i te sprawy. Bardzo nam byli pomocni. Jest nasza ekipa. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama. Niesamowicie się rozwinęli. Zbusowani. Słodko. Zdrażnie go gumą. Pani, nie wiem, czy ich widać, czy ich w ogóle ujmuje, czy nie jest im to, nie jest. Jest to moja kropka! Jest to moja kropka! Rok czasu, nie? Pani, zobaczcie, Northside Vlog! Pozdrawiamy wszystkich! A teraz podeszliśmy do Foxów i chciałabym wam pokazać w środku, jakie mają super łóżeczko dla maluszka. Zobaczcie, tam stoi Zosia. Dalej jej miąż, a tutaj zobaczcie. Łóżeczko dla maluszka, jak to słodko wygląda. Szliśmy się kawałek dalej, teraz na prelekcję. Akurat w tej chwili
prelekcje mają minimalsi. Bezpieczeństwa z drugiej, żeby po prostu nie było takich miejsc, ale to już później będę o tym opowiadać. A teraz już chciałabym przejść właśnie do infrastruktury kempingowej, która na pewno interesuje. Wspominałam z Państwa. Okej, okay, a kto się wybiera? No to też jest połowa ludzi, no. A resztę dopiero musi przekonać, nie? Także wiecie, to jest to robota do zrobienia. Piękne! I o to chodzi! Oj, tam dalej! Przede wszystkim bardzo teraz przenieśliśmy się z Ciepełka na Zimnisko. Zobaczcie, kto z nami jest. Aldona i Daniel, kampermaniaki. Aga i Andrzej. A tam, nie wiem, tym przypadkiem. I tu Endless Travel, nie zasłaniam was, witać was. I tutaj marzniemy, ale jest taka ciepła atmosfera i tak fajnie się stoi i gada. Jest godzina 21, właśnie zostawiliśmy targi w tle. Jest niesamowicie zimno. Bardzo zimno. Idziemy do samochodu. Nos mam taki zmarznięty, jest na pewno zimniej niż było rok temu. Kolejny rok było super. Wspaniale było się spotkać z tą jedną wielką, wspaniałą rodziną. Wszystkie kampery, to co oglądaliśmy, to jest super, ale najlepsze jest to, że spotykamy się z ekipami, z którymi się gdzieś tam oglądamy, spotykamy i to jest najpiękniejsze. Nie? Tak. A teraz idziemy szybko do samochodu. Marek od rana robi dla was film, a za rok nagramy pewnie kolejny. Do zobaczenia, pa!